Nie, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Demon Souls. Skończyliśmy na tym, że przeszliśmy przez pewnego bossa. Tutaj chyba, jak dobrze pamiętam, sobie ulepszyliśmy naszą postać. I teoretycznie pytanie, czy chcemy iść na Bagno Smutku? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to nie jest aktualnie dobre miejsce. Czy chcemy iść na ścieżkę rytualną? Szczerze mówiąc, możemy zaryzykować i spojrzeć. Pamiętam też, że zabiliśmy Lautreka. Znaczy, to nie jest Lautrek, ale no, wiecie, że ja go tak nazywam. I możemy w sumie zejść tutaj, ponieważ pamiętamy, że tutaj będziemy mieli jakiegoś mini bossa, czy cokolwiek to będzie. I dobre pytanie. Brzmi, cóż to jest? To szczerze? Ci przeciwnicy? Okej, nie dają jakoś ultra dużo, więc powiedziałem, że też nie są jacyś mocni, chociaż z drugiej strony nie powinienem tak mówić hop. Jest to na 4 strzały, może być. Oni dla mnie wyglądają trochę jak jacyś kosmici, którzy powinni się znajdować, w mojej personalnej opinii, w Mass Effectie. Okej, dostaliśmy kunaje. Ciekawe, jako... Ciekawy wybór przedmiot, który tutaj dostaliśmy. Patrzcie, tutaj można było się bardzo łatwo głupio zabić. Dobrze, jestem Lipkiem jednak... Okej. Nie biją tak tragicznie, jak myślałem. Szczególnie z naszą regeneracją. Ale widzę, że oni się tutaj odradzają dosłownie co chwilę. Okej. Bo coś je tworzy. To jest ciekawe. Okej. Okej, oni się tam po prostu respią. Czyli co mam duże pytanie jedno. Oj. To było głupie. Mam duże pytanie i ono brzmi, czy to może te... Nie, okej, to ich nie tworzy. Więc tak zakładam, że ten boss, czy mini boss, którego tutaj próbowałem złapać, ich tworzy. Ale powiem, że to jest też moim zdaniem całkiem fajne miejsce, gdzie można poparmić sobie trochę rzeczy. Zobaczcie, znowu te świecące kulki, one były już tutaj przy okazji tego, jakiego nazywam Lautreka, tak? Czyli widzieliśmy je już raz. A zarazem... Nie wiem, czy tutaj nie jesteśmy troszkę chronieni. Tam można spaść i tam coś jest, ale czy ja chcę to robić? Chyba nie bardzo. No i nie mogą wejść? To jest ciekawe, zostawiają mnie kiedy... Kiedy jestem tam... Oj. Dobra, jest pan kosiarz. Okej, to on jest tutaj. Przepraszam, co? W ogóle piękny zbagowany... Co? Ja myślałem, że on będzie jakimś ciężkim przeciwnikiem. A tu dostaliśmy... gościa, którego ściąłem na... 4 strzały? Muszę wam przyznać, że jestem w totalnym szoku. Zupełnie się nie spodziewałem, że tak łatwo nam zejdzie. Oj! To było głupie. Dobrze, że miałem trochę więcej HP. Nie zauważyłem tej pułapki. Ale okej, okay. Czy on będzie się w takim razie odnawiał? Jeśli tak, to w sumie spoko, w sensie ci przeciwnicy nie są wybitnie trudni, ale jestem w szoku. Bo to było zbyt łatwe. Autentycznie uważam, że to było zbyt łatwe. Okej, okay, zobaczmy, bo tam mamy jeden spadek, a tutaj mamy jeszcze taki ołtarz, w którym on w sumie się zrespił nam. Okej, okay, strawa w pełni księżyca może być. Jeden rzecz, której nie zrobiłem, to nie pofarmiłem pomiędzy odcinkami, a powinienem był to zrobić. Ale jestem zadowolony, ponieważ już robimy progres. Mamy 4 minut, 5 minut odcinka, już robimy progres. Okej, ale tutaj, poza tymi świecidełkami, tak naprawdę, no, jedynym, co nas kieruje gdziekolwiek dalej, jest to miejsce. Tylko ja mam wrażenie, że my tutaj zginiemy, gdzieś tam się rzucę.
To jest mój główny problem. Ja mam wrażenie, że nawet jeśli będę miał więcej HP, więc poczekajmy trochę, w sensie autentycznie chciałbym się troszeczkę wyleczyć, ale nie samemu, w sensie nie przy pomocy przedmiotów, a inaczej, samemu właśnie, czyli nie przy pomocy przedmiotów. Jeszcze chciałbym się rozejrzeć, czy na pewno wszystko tutaj zebrałem, czy rzeczywiście poszedłem w każde dostępne miejsce, ponieważ nie chciałbym niczego ominąć, patrząc na fakt, że mam zamiar się stąd zbierać zaraz. Tutaj są jedynie te miejsca, są te dwa. W sumie to wygląda trochę jak akwedukty, ale nie, są te dwa mostki, które nas prowadzą niżej. Okej, okay, dobra. Był pan kosiarz śmierci, który został zabity. No, nie ma, moi drodzy, innej opcji niż tutaj spadek na dół. Wiecie, co jest moim problemem? To, że ja jestem przekonany, że my tutaj zginiemy. Ci spadnę. Ale raz się żyje, tak? O, nie, nie zginąłem, ale... Oj, 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 oj. No, nie. Ten pan może zaboleć. Jedzmy troszkę, ponieważ nie chcę na nim ginąć, a ja wiem, że ci czerwoni przeciwnicy akurat są dosyć boleśni, jeśli chodzi o moją walkę z nimi do tej pory. Oj, 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 oj. Jest mi jeszcze jeden. Szybko. Wybaczcie, dużo przedmiotów na pewno nam tutaj zejdzie, ale... Nie chciałbym w tej sytuacji ryzykować nic więcej, ponieważ jesteśmy kawałek dalej. Ja wiem, że niby to nie było dużej drogi, ale nie wiem, ile razy jeszcze dam radę pokonać tak łatwo tego kosiarza. Może akurat tym razem miałem po prostu masę szczęścia. A tutaj w ogóle mam jakiegoś mnicha, mam wrażenie. Czy to... Pamiętacie o tej czeluści, do której miałby zostać ktoś zepchnięty? Czy to może być on? Możliwe, w ogóle zauważcie, że to jest woda, ta woda, ona świeci w pewien sposób, w sensie ona jest trochę jak fluorescencyjna, jeśli można to określić. Dobra, tutaj mamy drzwi, które będziemy mogli otworzyć, w sensie przed chwilą mieliśmy je ze sobą. A teraz, no właśnie, został nam ten pan mnich. Łamki cienia. Kamienie cienia księżyca. Oh, it's you. Did you cleanse the world of the aforementioned phantom? God has chosen you, and for that we are thankful. Umbasa. Umbasa. Nie wiem, czy tylko mam bardzo dziwne wrażenie, że ten gość jest ubrany bardzo podobnie do Solaire? Palmy słońce. Przepraszam, odkleiło mnie. Ale co powiedzieć poważnie. Bardzo mi przypomina jego ubiór Solaire, w sensie... Dlaczego o tym mówię? Okej, okay, Solaire miał zbroję i tak dalej, ale kolorystyka. Czy może to jest ten sam ród? Czy może jest to samo królestwo? Czy może oni nie są w ogóle ze sobą powiązani, po prostu pierdzie jak głupoty? Możliwe. Po prostu chciałem zwrócić uwagę na jego zielone nogawice i złoto-czerwono-białą szatę. Ale pomijając to, tutaj jest ten jeden przedmiot, którego no, nie mam jak ściągnąć za bardzo. Chyba. Wydaje mi się, że będzie bardzo ciężko, żeby go do niego sięgnąć w ogóle. Musiałbym idealnie tam na to spaść. Ale mniejsza. Otwórzmy drzwi i... Umbasa. Fajnie. Powiem, że czasami ja się potrafię przestraszyć tych powiadomień z... o osiągnięciach. Okej, okay, coś tutaj... Jakieś robaczki chyba biegały. Oj. Ja wiem, że to były drzwi, ale słysząc ten dźwięk od razu miałem reakcję jedną. Okej, okay, to nas bierze tu. Czy coś się zmieniło? Ej, jeśli nic się nie zmieniło, to ja mam w takim razie mały problem. Ten problem brzmi... Nie mam zielonego pojęcia, gdzie iść dalej w tej krainie. O, to było trochę za mało, w sensie, sorry, ale jeden boss to jest za mało na taką krainę. Plus widziałem pełno tych płaszczek, które tam gdzieś latały, więc jestem przekonany, że tego jest więcej. Okej, okay, na to, mam wrażenie, że do tego miejsca nie da się zeskoczyć. Nie wiem, czy to jest tylko i wyłącznie taki... Tak zrobione właśnie, żeby... Nie wiem, ktoś musiał to na przykład cudem ogarnąć.
czy może jest jakiś sposób na wejście i zgarnięcie tego, ale no ja go na razie nie widzę. Jestem szczerym. Dobra, mniejsza. Nie wiem, czy to byłoby coś wartościowego. Jeśli tak, to dajcie znać i spróbuję wtedy poszukać sposobu na to, jak zdobyć ten przedmiot. Ale nie widzę sensu, żebym ja tutaj skakał i się wygłupiał. Okej, ale jest to ciekawy progres, tylko... Ja mówię, no ja mam problem, ponieważ... Nie wiem, gdzie iść. Zwyczajnie nie wiem, gdzie iść. Tutaj mamy to. Jeszcze raz pójdźmy do tego ołtarza. Tutaj... Nic nie ma. Nie, jest coś. Nieważne. Cóż to jest? Okej, otworzyły się drzwi. Widzicie? Dobrze, że pomyślałem troszkę. Bo coś mi nie pasowało. Nie wierzyłbym, że ta lokacja jest tak krótka. Czy to jest smok? To nie, to są te płaszczki. One jakby się próbowały tutaj wcześniej dostać do środka. Dlaczego? Wybaczcie, to są autentycznie moje pytania, które padają tutaj w kontekście tych przeciwników. A wiem, co miałem zrobić, miałem sobie nafarmić strzały i strzały ich kupić troszkę. Szkoda, że tego nie zrobiłem. Kusi mnie, żeby wrócić stąd teraz, ale... Szczerze, nie mam zamiaru chyba tego robić. Oj, ale fajnie, że nie mogę teraz przerzucić, kiedy potrzebowałem najbardziej. Dobra, pan spada, elo. Dlaczego mówię, że potrzebowałem tego? Ponieważ tutaj właśnie do mnie nawalał łucznik i nie chciałem dostać tą strzałą, a niestety oni mi potrafią zrobić całkiem sporo obrażenia. Kiedy są święte strzały, ciekawe. Mi wystarczą zwyczajne. Ale mogą być święte. W sensie święte i święte strzały i zwyczajne zabiją te płaszczki, tak? Okej, cofka. Udało się. Okej, gdzieś tutaj zaraz. Właśnie, usłyszałem. Jeszcze jeden będzie. Nie? Tak, pomyliłem się. Wydało mi się, że usłyszałem dwa razy uderzenie. Okej. Powoli do tyłu. Staram się trzymać przede wszystkim ściany, jak widzicie. Oj, to było głupie. To było bardzo głupie, mogłem tutaj głupio oberwać i umrzeć. I to był bardzo dobry unik, który dosłownie usłyszałem ledwo, w sensie usłyszałem ledwo moment, w którym powinienem był zrobić unik. I teraz przez gadanie prawie dostałem znowu. To przechodźmy tutaj szybko. Zaryzykuję i użyję jeszcze jednej trawy. W ogóle mamy trochę więcej HP, więc staram się nie zginąć aktualnie. Ale zrobiliśmy duży progres jak na mnie. W ciągu dwóch ostatnich odcinków tutaj zrobiliśmy ogromny progres. Jestem... Szczerze, jestem z tego dumny całkiem. Okej, tam mamy kolejnego z tych duchów. No i tak wygląda. Trawa pełni, trawa księżyca w pełni. Okej, coś mi poszło do ekwipunku. Czyżby to przez przeciążenie? Nie. No w takim razie część poszła... Przynajmniej nie do ekwipunku, poszła mi do... Tego, do magazynu. Może ja mam ich po prostu za dużo. Co to jest? Co to za... No... O nie. No, to elo. Oj, oj. 15 tysięcy... Oż... Pa... 15 tysięcy dusz. Właśnie poszło walić. Mam nadzieję, że one zostaną tam u góry i będę mógł je zebrać i wrócić, ponieważ bardzo ich potrzebuję. Pieprzyć to człowieczeństwo. To jest najmniejszy z moich problemów na chwilę obecną. Okej, ci przeciwnicy są i kosiarz też tam jest. Dobra, w porządku, ale damy radę przez nich przejść. Oni nie są aż takim problemem. Przecież zaryzykuję stwierdzenie, że oni są najmniejszym moim problemem w tym wszystkim. Ponieważ mogę ich właśnie obskoczyć w ten sposób, tego pana... Oj, dobra, tego pana nie przejdę. Ale mogę go zabić bez większego problemu. I w sumie mogę kosiarza tak naprawdę zostawić i mieć go gdzieś, bo mogę po prostu przez to przebiec. Kosiarz niech się odradza do... woli, a ja mogę po prostu stąd uciec. Ej,
Oj, to było głupie. I zaraz zginę, jak to dalej pójdzie. I właśnie moje 15 tysięcy już poszło się walić. Trochę ból. Trochę ból, ale z własnej głupoty. Chciałem to za szybko zrobić i proszę, narobiłem sobie. Ale przynajmniej wiem, że mogę przez to miejsce przejść już teraz w miarę sprawnie. No i mamy naszego mistrza świętego Umbasy. Co się go nie tykają. Z łamasy oczywiście. Dobra, tutaj siup. Siup za tego pana, siup za tego pana. No tego pana trzeba po prostu pobić. Szczęście mamy na tyle energii, na tyle wytrzymałości, żeby przez niego przejść. I siup szybciutko przez to wszystko i lecimy do przodu. I to jest w ogóle ciekawe, wydaje mi się, że strasznie dużo tej expa dostaje za te szkielety. Tamtego jednego zabiłem. Dostałem jakieś chore ilości. 1900 za nich idzie, co jest? Czy oni sobie? Oj, muszę uciekać? Właśnie usłyszałem. A tak. Czemu ja dostaję za nich aż tyle? W sensie expa, mam na myśli dusz. Czy oni są jakimś, jakąś inną wersją tych pierwotnie toczących się? Czy mi się tylko wydaje? Oj. To nie było potrzebne. Mogłem ten jeden atak sobie odpuścić i po prostu cofnąć. Teraz tutaj właśnie walnie płaszczka. I jeszcze jedna chyba? Nie? Okej. Okay. Zły unik. Zdecydowanie zły unik. Mam wrażenie, że jestem tutaj znowu trochę z daleko względem tego, gdzie powinienem być, ale ile tutaj leci dusz? W sensie, sorry, ale wystarczy, że zabiję tych przeciwników parę razy i mam już jeden poziom. Przy tak wysokim aktualnym poziomie już mojej postaci. To jest dużo, to jest ogrom expa, który tutaj dostaję. Mam dziwne wrażenie, że to jest miejsce, w którym będę mógł sobie bardzo dużo poziomów narobić teraz. Tylko pytanie, czy rzeczywiście będę tutaj miał jakikolwiek progres, czy to będzie dla mnie bardziej takim miejscem jak Latria pierwotnie. A mianowicie, oj, nie o tym chodziło. A pewnie nie trafił, więc szczęśliwie. I też z nich nic nie leci. Z tych przeciwników, którzy są tutaj tworzeni przez tego kosiarza. Czy to będzie bardziej dla mnie jak Latria, gdzie robiłem sobie z tych przeciwników, którzy bardzo mi przypominają królowskie pory, zły fokus. Okej. Więcej odłamków kamienia ostrza, których mam już miliard. Po prostu. Nie no, oni muszą mieć jakąś inną wersję, bo tego na przykład chciałem teraz na 4 strzały. Coś mi się nie wydaje, żeby to było takie hiper łatwe. I zobaczcie, 7000 dusz, tak? Jedna śmierć i powrót i mamy 7000 dusz. Dobrze mówię? Dobrze chyba mówię, że jedna śmierć i powrót. No, nie przyznam, że nie jest to fajne miejsce do farmienia, plus jeden teraz przeciwnik się na mnie tylko rzucił, więc to jest spoko. Okej. Okay. 3, 4. Oj, brakło mi. Oj, to było niepotrzebne. Niepotrzebna wymiana z mojej strony. I znowu odłamki kamienia ostrza. Tych odłamków kamienia ostrza to będę miał naprawdę ich tyle, a one mi są totalnie potrzebne na chwilę obecną. Ja mówię, podkreślam na chwilę obecną, ponieważ może się okazać, że będą potrzebne w przyszłości. Okej, cofka. 2, 3, 4. Oj. To nie było najmądrzejsze z mojej strony. Jeszcze trochę do tego podszedłem źle, bo dałem się tam z tyłu trafić. Mogłem sobie zostawić troszeczkę więcej tej adrenaliny i kondycji, by podejść do tego w inny sposób. Tutaj szybko zróbmy tak i... Oj, ten pan mnie potrafi sieknąć. Okej, okay, i... Szczerze? Jezu, cofamy się stąd. Nie sądzę, że to jest miejsce, w którym powinienem się znajdować. W sensie, okej, okay, ja mogę tak czekać sobie i żeby mnie zregenerowało i potem iść na kolejnego przeciwnika i kolejnego przeciwnika i kolejnego przeciwnika, ale ja mam wrażenie, że ja nie powinienem tutaj być w tym momencie. Ja tam widzę mgłę.
Zobaczcie, bo ja się trochę tutaj boję chodzić po tym miejscu. Nie wiem, ale na pewno jest tam kolejny z tych grobowców. Wygląda jak po prostu jak kolejna warstwa tego grobowca. Tam już kolejny z tych idzie. Zdaje się, czy on jest kolejnym, przepraszam, inaczej. Czy on jest kolejnym, czy on się zrespił na nowo? Idzie w moją stronę, nie wiem tego. I tak jak mówiłem, szczerze, nie sądzę, że powinniśmy tutaj być w tym momencie. Czy ja tutaj coś jeszcze widziałem? Szczelinę. I zobaczcie, tam jest jakby zamurowany człowiek. A, okej, sorki, nie możecie zobaczyć. Tutaj na dole jest jakby zamurowany człowiek w tym miejscu. Ciekawe, skamieniały w sumie bardziej pasowały jako słowo. Patrzcie tam jeszcze na dół, co mogę zobaczyć, a jeszcze mówiąc niewiele, prócz jakichś płyt i tak dalej. Nie idziemy tutaj, moi drodzy, to jest na razie to jest za mocne dla nas. Uważam, o tyle, ile mogę się tutaj przebić przez tych pierwszych przeciwników, o ile mogę tutaj rzeczywiście dojść do tego miejsca, tak. No nie jest to moje wymarzone miejsce na przechadzkę, jeśli można tak to określić. A na pewno nie docelowe miejsce, w które chciałbym iść. Właśnie, a czy jesteś z lewej strony? Czysta ciekawość. Nie, i nie mogę się tutaj też wspiąć, więc spadamy stąd. Po prostu lecimy przez to miejsce i szybciutko na schody, ponieważ znowu nie chcę się bawić z tym przeciwnikiem. Oj, ale tutaj już na mnie dwójka czeka. Nie spodziewałem się dwóch, muszę przyznać. Jeden, okej, ale czemu to stało akurat dwóch? Nie mam zielonego pojęcia. Dobrze, ci są akurat tymi łatwiejszymi, czyli tymi, którzy nie zioną tak z czoła, jeśli możesz tak to określić. Nie bawią się w... Jak się nazywał ten gość? Był w X-Menach. Cyklop. Że nie zioną jak cyklop po prostu we mnie i masz laserem, tylko są takimi zwykłymi, dobrymi duszkami, na których można sobie narobić expa. Łatwo. I pamiętacie, jak przed chwilą powiedziałem, że o, można sobie na nich łatwo narobić expa na tych przeciwnikach, no to teraz schodząc kawałeczek niżej i dostając te chore ilości, bądźmy szczerzy, są chore ilości dusz w tym momencie, mogę sobie tego narobić znacznie, znacznie więcej. Pytanie, czy ja już będę miał na kolejny level up? Tutaj jest, okej. Okay. Przestraszam się, gdzie ona się znajduje. Ta dama w czerni, ona się tak nazywa. Okej, okay, mamy na tyle, będzie nam, zostaje nam jeszcze 200 dusz. Teraz pytanie, co ja chciałbym rozwinąć? Wydaje mi się, że chciałbym pójść troszeczkę bardziej w siłę albo zręczność. Chyba pójdę w zręczność, wiecie? Dawno nie szedłem. Siły, okej, mamy troszkę niżej, ale pamiętajcie, że ja jestem jednak mimo wszystko bardziej takim rogiem, bardziej takim łotrzykiem z bronią dwuręczną. Okej, nie mam też kasy na to, żeby wszystko naprawić. Ulepszenie tego Falkiona, czy ja już mam, już mamy wystarczająco odłamków. Ale mamy też odłamki przejrzystego kamienia. A tej wysokiej jak... Okej, mam mały problem, bo zobaczcie, wysokiej jakości Falkion, on jest lepszy niż podstawowy Falkion, ale będzie miał mniejsze obrażenia, więc musiałbym od razu mieć już troszkę rzeczy gdzieś tam na stanie, żeby upewnić się, że będę chciał pójść w tę stronę. Z drugiej strony tutaj mam pewność, że ej, wydasz 6 odłamków ostrego, wydasz duży odłamek ostrego, będziesz miał Falkion plus 4. I to jest mój dylemat. I wiecie co, chyba pójdę, zaryzykuję po prostu tę ścieżką, powiedzmy, droższą, jeśli można tak to określić. Dusza arbitra, użyjemy jej. 13 tysięcy, okej, nie? Aż tak. Jest sporo, okej, na pewno, fajnie. A nie spodziewałem się, że będzie więcej. Chociaż z drugiej strony, Gromim napisał, że arbiter to jest jednak mem, jeśli chodzi o przeciwnika. A zaryzykujmy tej wysokiej jakości Falkion. Okej, zobaczcie, już na plus 2. Już na plus 2 dał nam niesamowicie duże obrażenia. Oczywiście one są nadal chyba o jeden teraz mniejsze niż tamtego naszego, ale plus 2, a plus 3 to jest jednak różnica, czy tam plus 4 nawet, to jest jednak różnica. Tylko teraz potrzebuję bryły przejrzystego kamienia, której w ogóle nie mam, jak widać, co troszkę mnie tej zbija z tropu. Szotele w ogóle, to jest ciekawa rzecz. Nazwę ich masę właśnie z tych szkieletów. Ale skoro już jesteśmy przy tym, naprawmy sobie sprzęt, super, i kupmy troszkę strzał. Tak, kupiłbym Z20 w sumie, to jest 400 dusz około. I spoko,
Przecież czy coś jest takiego, co bym chciał od niego? Chyba nie specjalnie. A więc to tyle. Gadałem z panią w czerni. Raczej damą w czerni. I teraz przez to, że wziąłem tylu dusz, mam jeszcze jeden level up. Więc co, pójdźmy i dobijmy tę siłę do 20. I teraz jeszcze podejdźmy do Tomasa, chyba to był Tomas, dobrze pamiętam nazwę? Tomas, tak, Tomas magazynier. Wyjątkowo jakoś jedyna pozycja, którą zapamiętałem. Zobaczcie, trawy, aha, dlatego mi ją przyniosło, miałem już tyle tej trawy przy pełni księżyca. Księżny teleskop, znaczy niezbyt mi potrzebna rzecz, będąc szczerym, przynajmniej póki co. Tę przyprawę mogę odłożyć, te kamienie efemerycznych oczu, przynajmniej przywracały człowieczeństwo. Tak, okej, okay, ale nie chcę, w sensie, to są humanity, ale nie chcę ich za bardzo używać. Trawy pełni księżyca, okej, okay, niech sobie będą w moim ekwipunku, szczerze mówiąc nawet odłożę ich trochę, bo nie potrzebuję ich aż tylu przy sobie. Trawa mrocznego księżyca, co ona dawała? Okej, okay, to jest taka ultra, chyba, jak dobrze rozumiem, ultra przedmiot leczący. Wydaje nam wszystko. Te kunaje, one wykonają jakby były... zatrute, bo mają tutaj taką zieloną końcówkę, ale nie będą mi na razie potrzebne, szczerze mówiąc. Nie wydaje mi się przynajmniej, żeby miały być. Augit wskazania drogi, spoko. Te rzeczy możemy zostawić, bo one już praktycznie nic nie ważą w tym momencie. Te wszystkie odłamki, kamieni i tak dalej możemy odłożyć. Żeby się upewnić tylko. Pajęczego kamienia, czyste pajęczy kamień, okej. Okay. Czy nie mamy bryły chyba czystego kamienia w takim razie. Chciałem się po prostu upewnić, że to, co mam tutaj w skrytce, jeśli będę chciał ulepszyć coś u kowala, to że będę mógł z tych przedmiotów skorzystać i wychodzi na to, że mogę. Przynajmniej tak mi się wydaje. To jest moim zdaniem całkiem spoko rzeczą, którą zrobili. Że nie bawili się w, o, to teraz musisz po prostu wracać do tego magazyniera i od niego to odebrać. Nie, tylko po prostu lecisz i zbierasz. I właśnie, tarcza arbitra, zobaczcie. Ta tarcza nawet przedstawia na sobie arbitra, dopiero teraz zauważyłem. I co ciekawe, zobaczcie, na tej tarczy już nawet, niestety nie mogę jej obracać, ona sama się obraca, na tej tarczy już nawet jest arbiter z wbitym tym, jak to nazwać, tasakiem w bok, możliwe. Niemniej jeszcze chciałbym zauważyć, że na środku tej tarczy, jak mamy uwypuklenie, to od środka jest coś wyryte, jakby runy. Ale czy to są runy, nie wiem. Musieliby mi tutaj dać znać znawcy Soulsów bardziej, wydaje mi się. To jeszcze mogę odłożyć święte strzały, ponieważ mi nie są potrzebne. Tak samo jak widzicie, noszę zwykłe strzały i bełty, a w schowku mam czarne bełty i święte strzały. Tutaj mamy złotą maskę, chyba złota maska była gorsza, będę musiał zaraz zobaczyć. Ale wydaje mi się, że cały ekwipunek, który tutaj mam, on jest gorszy i chyba to tak... Wadar to zrobił. Wydaje mi się, że już go po sprawdzałem poprzednio. Nie pasował mi w żaden sposób. Okej, okay, to mi się przyda, to mi się przyda. A to był opatrzność i niechciwość. Przepraszam, ja pomyliłem, pierwszy nie mówiłem, że ten, który mi pozwala na zdobywanie większej ilości przedmiotów, to jest chciwość, nie to jest opatrzności. Jena cmentarna. Nie wiem, czy aż tak bardzo będzie mi to potrzebne, szczerze mówiąc. Odporność na zarazy, jak najbardziej odporność na trucizny, jak najbardziej, co to mogą być przydatne pierścienie. Jeden pierścień regeneratora mogę odłożyć. Raczej nie sądzę, żeby dwa mi się naraz przydały, szczególnie, że myślę, że praktycznie nieodłączną częścią naszych wypraw to już będzie ten mój pierścień. Mój pierścień, który nam troszeczkę tego HP oddaje, się można tak to określić. Mam też 5000 dusz. Czy ja chcę te 5000 dusz jakoś wydać? Nie za bardzo mam, gdzie to jest mój problem. Ale mogę wam pokazać, gdzie zazwyczaj sobie farmiłem moje aktualnie wybrane przedmioty leczące. I w sumie czemu nie? Bo nie wydaje mi się, żebym to pokazał, albo żebym to w ogóle sprawdził. Przednio... Okej. Okay. Moi drodzy. A, nieważne. Myślałem, że tutaj się właśnie pojawiła mgła. Kurde, ja myślę, że były te drzwi zamknięte po prostu. Nieważne. A, się już zajerałem, że o kurcze, przejdziemy dalej. Nie. Właśnie, zaraz wam pokażę, gdzie zdobyłem te wszystkie przedmioty.
O, ja sobie zaraz ci przeciwnicy są słabi, czy nie? Zobaczcie, trawa półksiężyca z jednego, boom. Tak? Boom. Boom. Z nich no jest mała szansa, że coś wylecie. Tej, pum, proszę bardzo, kolejne dwie trawy półksiężyca, tak? Przychodzę tutaj od razu, mam cztery trawy półksiężyca. Mija 20 sekund, mogę mieć kolejne cztery, więc tak naprawdę farmienie tych przedmiotów, które zaraz tutaj wykonam na ekranie, żeby nie było, że o, Lipku, miałeś szczęście, w sensie na nagraniu. To farmienie przedmiotów tutaj jest znacznie łatwiejsze teraz, kiedy już wiem, gdzie mogę coś farmić. Jakbym chciał pofarmić coś ważniejszego czy większego od tego, to jeszcze jest zawsze ten mago, którego wam pokazywałem ostatnio, tak? Na którym ginę tyle razy, znaczy może nie tyle ginę, co... co daje się głupio walnąć niejednokrotnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, pozałatwiani. Proszę bardzo, kolejne dwie trawy półksiężyca. Oczywiście moglibyśmy się wybrać na walkę ze smokiem. Nie dałbym rady, jestem tego pewien. Tak samo jak były tam dwa smoki, w sensie ten i jeszcze jeden w swoim gnieździe, no to też mógłbym tam z nimi pójść powalczyć. Ale czy to ma sens na chwilę obecną? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie jestem na tyle mocny, żeby zawalczyć ze smokami. O, mam 7000 expa. Szczerze mówiąc, to mogę zrobić jedną rzecz. Zanim spróbujemy jeszcze jedną walkę wykonać i myślę, że potem skończymy odcinek. Mianowicie, o właśnie, proszę bardzo, 19 tysięcy troszeczkę przesadziłem w tym momencie, więc pewnie będę musiał jeszcze dokopać się jakoś do kolejnych 5 tysięcy minimum. Pytanie, czy mi się uda. 8 tysięcy, okej, okay, powinnam wystarczyć teraz to, co mam na dwa levele jeszcze. I jak widzicie, troszkę śmielej wydaje te dusze w tym momencie. Co, pójdziemy w wytrzymałość i w HP, dlatego że w HP już dawno nie szedłem. I zostaje nam idealnie 377, to nie jest duża ilość dusz, którą mogę sobie pozwolić na której ilość mogę sobie pozwolić. Na której straty mogę sobie pozwolić. Dobra, idźmy do górnej latry i moi drodzy, to będzie ostatnie, co dzisiaj spróbujemy zrobić, a mianowicie powalczyć z ludojadem. Nie mam na niego zupełnie techniki, jeśli mam być szczery. W sensie, do tej pory nie wiem nadal, jak z nim do końca walczyć, szczególnie jak się pojawia ich dwójka. A, że tak jak mówiłem, nie walczyłem z nim oprócz tego jednego razu, który się nagrał tutaj. Nie walczyłem z nim ani razu od czasu zakończenia, powiedzmy, tej serii w 2020, w sensie przerwania jej w 2020. Ani razu. O, pięknie. O, kamień rtęciowy. Właśnie, jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłem, to z tych gargulców, jak sobie zaraz tutaj zobaczymy, zawsze wypada dusza nieznanego wojownika. Nie wiem, czy to zauważyłem też wcześniej, czy nie, ale jest to ciekawe, bo oni nadają 200 plus chyba 200, jak dobrze myślę. W sensie każda dusza wojownika to jest kolejne 200. Tylko pamiętajcie o tym, że dusze wojownika są o tyle fajne, że jeśli nawet zginiecie, ta dusza z wami zostaje. Co jest moim zdaniem akurat tutaj dużym plusem. Dobra, ale wracając. W sumie to jeszcze powinienem był się tak na dobrą sprawę wybrać z powrotem na dół windą kiedyś, ponieważ serce, które spadło, odblokowało nam tam parę ścieżek, tylko że no mi jakoś do tej pory się nie chciało, a nie pamiętam, żebym tam wracał też, jak już grałem wcześniej z wami. Bo tam również powinnam to parę ścieżek odblokować. Okej, ten pan jest na szczęście widoczny z dosyć dużej odległości, więc nie muszę się martwić o to, że wyskoczy mi jak pewna pani łuczniczka. Chyba dobrze pamiętam, że ona była łuczniczką albo kuszniczką. Dobra, 2, 3. Tak, i teraz rzucisz we mnie. Oj! 4 ataki, okej. Okej, jeszcze raz. Dobra. Nie wiem, czy powiem tak bardzo ryzykować, bo jeśli go raz nie trafię, to potem będę w tyłku. I mam tę regenerację. Czy ja chcę zużywać już teraz trawę? W sensie, patrzę na to, ile mogę sobie jej nafarmić, to mogę chyba sobie spokojnie i poużywać. Nie wiem, powiem wam, nie wiem, czy nie pójdę tam kiedyś i nie spróbuję właśnie pomiędzy odcinkami po prostu spędzić jakieś tam 20-30 minut, pofarmić tej trawy naprawdę dużo, żeby po prostu mieć tych przedmiotów leczących.
Ponieważ, no, wiesz, ta świadomość tego, że mam przedmiot leczący jest dla mnie lepsza niż potem myślenie, że o, zostało mi, nie wiem, 15 przedmiotów leczących, tak? O nie, muszę teraz znowu iść tam i znowu to nafarmić pomiędzy odcinkami. Gdzie zrobienie tego raz powinno być dla mnie bardziej zyskowne, jeśli można tak określić to. Okej. Okay. Dobre. Okej, okay, o! Chciałem powiedzieć, że mi dobrze idzie, bo do tej pory mnie ledwo trafił. Z czym akurat zepchnął mnie z tego mostu. Jednak ja tego kurde nie lubię. Muszę powiedzieć, że to jest dosyć irytujące, w sensie ta mała przestrzeń tam do walki. Bo tyle ile okej okay jest to w wypadku przeciwników wolniejszych typu właśnie na przykład gargulce, które jeszcze potrafią latać, wybaczcie. Musiałem się podrapać. Kiedy w wypadku tego typu przeciwników jest to ok, jest to znośne, tak? Schodne w wypadku tego pojedynczego maga, pojedynczego Cthulhu są ok, tak? Nie wiem, jakaś taka walka na myśli z takim przeciwnikiem jak ten pan. Okej, okay, spoko. Tak, przynajmniej widzicie, gargulca mogę sobie ominąć po prostu. Ale nie w momencie, kiedy mamy mega szybkiego przeciwnika, który jest jeszcze dodatkowo bossem. A co gorsze, jak mamy ich dwóch. Więc... Niestety, myślę, że to będzie walka, która pokona mnie nie tyle trudnością niejednokrotnie, podkreślam słowo niejednokrotnie, dlatego że nie chodzi mi o stwierdzenie zawsze, to niejednokrotnie pokona mnie nie tyle trudnością, co samym otoczeniem, samą lokacją, w której będziemy tę walkę odbywali. Jest to coś, co na pewno trzeba zapamiętać, a tymczasem, panie kolego, dzień dobry. Możemy mnie próbować tutaj strzelić. Dwa. Ej. To dwa ataki? Oj. To się mogło właśnie bardzo źle skończyć. Ale to jest szybszy nieco atak z mojej strony. Stwierdziłem, że czemuż by nie, spróbujemy troszeczkę bardziej wyjść z kontrą wobec tego przeciwnika. Się płacił. Też wydaje mi się, nie wiem czy to kwestia tej siły, którą tak ulepszyłem, bo mam wrażenie, że zadaje trochę jednak większe obrażenia i to nie są takie ogromnie duże obrażenia, ale są one nieco większe, co sprawia, że mimo wszystko czasami niektórych przeciwników pokonuje po prostu łatwiej. Oj, dałem się głupio walnąć. Ej. Panie, ale nie stawaj mi tak, bo nie będę mógł pana wtedy walnąć. Okej. Okay. Weźmy sobie, zjedzmy trochę. Mówię, teraz jestem trochę bardziej spokojny na te przedmioty leczące, wiedząc gdzie je zdobywać i mając jednak tę nieco lepszą świadomość, co mogę w tej grze zrobić. O, uniknąłem tego. Okej, okay, jakimś cudem. Oj, ale on właśnie został dźgnięty przez tego węża. Własnego. I nie wiem, czy to czegoś lepszego nie powoduje. Odciąłem ogon. Hej. W sensie, spodziewałem się, że będzie to możliwe, ale nie myślałem, że będzie to takie łatwe. Pytanie, co to zmieni w jego podejściu do mnie. Oprócz tego, że nie atakuje mnie już tyle jako swoim ogonem. Dobra. Może właśnie odcięcie ogona nie było dobrym pomysłem w moim wypadku, w mojej sytuacji. Mhm. Ale zobaczcie, co jest ciekawe. Zostało mu relatywnie niewiele HP. Nie pojawił się drugi. Dlaczego? Czy może... Okej. Okay. Zastanawiam się teraz. Wydaje mi się, że jemu przy połowie HP pojawił się drugi. Dlaczego tym razem się to nie wydarzyło? Czyżby... Odcięcie mu tego ogona było powodem?
Dobra, moi drodzy, i ostatnia na dzisiaj próba z tym ludojadem. Spróbuję się skupić na tym wężu, bo widzę, że mogę go odciąć, co jest fajne. Wydaje mi się, że on też jest nie najgorszym celem, potencjalnym celem mojego ataku. Ale muszę bardziej ostrożnie podejść do walki z tym przeciwnikiem. Okej. Na razie jest nośnie, muszę wam przyznać. Okej, i gdzie będziesz atakował? Będziesz spalał gdzieś tutaj. Oj, to nieprzyjemne. Muszę przyznać, że akurat ten atak mnie trochę boli, bo nie wiem do końca, jak go jeszcze unikać. Oj, będę sobie teraz troszeczkę bardziej pozwalał z kwestią. O, odciąłem znowu ogon. Okej, nie zauważyłem nawet kiedy. Będę sobie bardziej pozwalał z kwestią przedmiotów leczących. Na jakiś taki luz. Ale mam wrażenie, że on jest cięższy po odcięciu ogona mimo wszystko. Mam wrażenie, że on jest cięższy. Okej, zniknąłem. Muszę uważać na moją kondycję przede wszystkim. Nie mogę sobie tak pozwolić, żeby atakować. Oj, i przyszedł drugi. Zobaczcie. Kawałeczek dosłownie. Później. Oj, ała. Chciałbym się jeszcze skupić na tym, aby jednego z nich pobić. W sensie, tego właśnie mam na myśli. Aby go dobić już tak totalnie do końca. Do zera. A nie byłby on akurat mi tutaj spadł. Ale widzę, że nie za bardzo się ku temu spieszy. Szczerze mówiąc, chociaż może. Okej, okay, zszedł. Więc chciałbym go teraz spróbować dobić. Ja chyba to nie wyjdzie. Przynajmniej nie przy tej próbie. Zobaczcie. Oni się chyba zamieniają, mam takie dziwne wrażenie. I kolejny ogon odcięty. Więc teraz będę miał tak naprawdę dwa wściekłe rajangi na mnie. Jeśli ktoś gra w... Au. Monster Huntera to zrozumie nawiązanie. Dobra. Dobra, jeden pokonany. Jest ogromny sukces. Jak na mnie oczywiście. Wybaczcie, staram się mega skupić na tej walce, ponieważ jestem dalej niż kiedykolwiek w niej. I wiem, jak sobie z nim w miarę poradzić. Teraz. Przynajmniej ogarnąłem trochę jego ruchy. Mamy też ekwipunek, który mam wrażenie, że pozwala nam na... i level, który pozwala nam na w miarę spokojne zawalczenie z nim. Z przeciwnikiem. Okej. Okay. Panie kolego. O, ale bym prawie stąd zleciał przed chwilą. Ale bym prawie sam zleciał. Dobra, nie mam powiedzieć, co oni robią. W sensie, to jest jedna chyba z bardziej zabugowanych walk, jeśli chodzi o takie aspekty, typu gdzie przeciwnik właśnie wyląduje. Jeszcze zjedzmy jedną trawę. Nie chcę wchodzić tam na górę, szczerze, bardzo dobrze się czuję tutaj na dole. Bardzo dobrze się tutaj czuję na dole i... Oj, nie było przyjemne. Bardzo dobrze się tutaj czuję na dole i bardzo dobrze mi się walczy w tym konkretnym fragmencie. Tutaj nie chcę tam wchodzić na górę, ponieważ tam mamy jeszcze dodatkowe utrudnienie, mianowicie, czyli zmianę. Mianowicie postaci takiej, że jest tutaj
zupełnie inne jakby pole manewru. I dobrze mi się walczy na tej jednej prostej. Okej. Au, 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 au. Była atak, którego się nie spodziewałem, muszę przyznać. Nie kojarzyłem tego ataku z podwójną pięścią, jeśli można to określić. Au. Kolejny atak, który niekoniecznie powinienem był przyjąć, ale nie poddaję się już teraz tej walce. W sensie, jeśli będę musiał zużyć przedmioty leczące, to je zużyję. Au. Znowu. Kurde, no muszę się trochę oduczyć tego, żeby nie podchodzić tak blisko do niego, kiedy będzie ten atak podwójny. Bo tak mówię, to jest coś, czego jeszcze w tej walce dużo nie było. Mam tutaj na myśli ten atak podwójny pięściami. Okej, okay. Osobiście uważam, że było warto troszeczkę bardziej go pocisnąć i zaryzykować trochę więcej HP. Oj, ale teraz muszę się wycofać na sekundkę i podleczyć. Dobra, ale zrobimy go, już niewiele nam zostało. Kurde, ale się jaram, bo ten odcinek będzie w końcu sensowny. Wow, będę miał dwa odcinki, gdzie zabiłem dwóch bossów, niesamowite. Jest. Dwa odcinki, moi drodzy, i dwóch bossów. To jest sukces. Na moją miarę. Może nie na miarę typowego fana Soulsów, ale na moją jak najbardziej. Jestem z siebie dumny trochę. Pierwszy raz w tej grze od dawna. Nie żebym miał jakąś okazję ku temu, żeby być dumny poza teraz, ale no. Wieża z Kości Słoniowej. Mamy tutaj trzecie miejsce odblokowane. I wejście tutaj znajduje się z tego, co widzę, właśnie w tym kierunku. Słyszę bardzo dużo. Top 10 krzeseł w grach? Ej, to jest ciekawe. Chciałem powiedzieć, że właśnie słyszałem tych przeciwników tutaj, tych małych. Nie wiem, jak ich nawet nazwać za bardzo. Ale... Powiem, że ta lokacja może być bardzo ciekawa. I też ten filmik, który przed chwilą mieliśmy, tę cutscenkę. To nam sugeruje, że boss nie będzie tym gościem, który siedział tam na tym tronie, tylko, jak dobrze rozumiem, jakiegoś rodzaju duszą, którą sobie przyzwał. A zresztą tę magię jego aż nadto dobrze mam wrażenie, że kojarzymy jako gracze Latri. Okej. Okay. Uj, ten jest, zobaczcie, cięższy niż poprzednicy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale obrażenia, które mu zadałem, są no minimalne względem poprzedników. A jego podobnych już zabiliśmy dwóch. Jemu podobnych, przepraszam. Okej. Poprzedni gość, którego zabijałem na schodach, schodził na 5 takich strzał. Ten zszedł na 12, jeśli dobrze liczę. Więc każdy z nich jest nieco mocniejszy, z tego co rozumiem. Ale jestem ciekaw, gdzie mnie zaprowadzi ta wieża. Dlatego trochę tak idę na siłę. Okej. Nie. Moi drodzy, na dzisiaj to by było tyle.
tyle z tego zwiedzania. Wrócimy jeszcze na szybciutko na dół, w sensie na dół, do siebie, jeśli można tak to określić, do spójni. Rzucimy sobie jeden level up. Myślę, że wytrzymałość czy HP? To jest złe pytanie, a może znowu trochę zręczność? Szczerze mówiąc nie wiem. Teraz przejdziemy się, zobaczymy. Wytrzymałość, HP czy zręczność? To jest bardzo dobre pytanie. Dzień dobry. Dotknijmy demona w niej. Wytrzymałość, żywotność czy zręczność? Nie, wydaje mi się, żebym chciał iść w siłę jakoś bardzo teraz. Pójdę w kondycję. W sensie wytrzymałość. Głównie dlatego, że wydaje mi się, że stworzyłem sobie postać, która jest bardzo, jak mówiłem, mocno na to nastawiona. Wydaje mi się to po prostu najbardziej sensownym wyborem. No i też fajnie by było jeszcze sobie tutaj coś wykuć. Oczywiście moglibyśmy, przepraszam, wykuć, ulepszyć, naprawić. Wydawało przez chwilę, że słyszałem tutaj jaszczurkę. Chciało mi się wydawać. Tak czy inaczej. Chciałbym sobie na pewno pofarmić pomiędzy odcinkami, w sensie parę tych przedmiotów leczących, parę tych traw, ale jestem bardzo dumny z siebie. I wiecie co, mam jeden problem, ponieważ nie wiem, gdzie teraz za bardzo pójść. Jeśli mam być całkowicie szczery, nie wiem, gdzie mam za bardzo pójść w tej sytuacji. Ponieważ tak, jedno miejsce mamy zablokowane, to wiemy, to jest tam, gdzie farmiłem, tam był rycerz i na razie mamy zablokowane przejście dalej. I musimy chyba zabić znacznie większą ilość innych bossów kluczowych, żeby tam móc dojść. Ja aktualnie nie mam żadnego innego bossa jakby w kolejce, nie mam żadnego miejsca, gdzie jestem zablokowany bossem. Bagna są po prostu za trudne, kopalnie, no tam chyba najbardziej opłacałoby się wrócić, ponieważ tak jak mówiłem, to jest miejsce, jedyne miejsce, które jeszcze nie jest na tyle nadrobione względem tego, co było, co było jakby w gameplayu oryginalnie, do tego 18 odcinka, kiedy przestałem nagrywać Soulsy. Wydaje mi się, że to będzie chyba najlepszą opcją, czyli moi drodzy, pójść z powrotem do kopalni. Wrócić po Diaksy. Ale pozwolę sobie na tym zakończyć moje wygłupy. A, jeszcze jedna rzecz, żeby nie zapomnieć. Na wszelki wypadek, jakbyśmy wracali. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Myślę, że spokojnie mogę stwierdzić, że to był dobry wybór. O, widzicie, zobaczcie, teraz mamy dwie. I mamy wieżę Latry i Dolinę Bluźnierstwa, które mamy z jakiegoś powodu tak bardziej na biało zaznaczone. Jestem ciekaw czemu. W sensie... Nie wydaje mi się. Rzeczywiście mamy bardziej biało zaznaczoną wieżę Latrii. Trochę mniej mamy na przykład Dolinę Bluźnierstwa. I jeszcze trochę mniej mamy Świątynię Burz Bohaterskiej, Boletarski Plac i Tunel Kamiennego Kła. Jestem ciekaw co to sugeruje. Powiem, że to jest chyba znacznik człowieczeństwa, jeśli dobrze pamiętam to pod nimi. Ale co to dokładnie sugerowało, nie mam pojęcia. Niemniej. Wybaczcie, dygresja. Dziękuję wam jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia, moi drodzy. Do następnego i na razie.